Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Dzisiaj jesteśmy w gospodarstwie Joanny i Jakuba Minora w miejscowości. Krasne Lasocice. To witamy. Jest koło na południe od Krakowa, tak? Tak, dokładnie. Tutaj uprawiają Państwo rośliny ozdobne na kwiat cięty. Powiedzcie, co to jest za uprawa? Jest to uprawa kwiatów dali. Uprawiamy właśnie kwiaty na kwiat cięty, które następnie sprzedajemy na giełdzie w Krakowie. Głównie w Krakowie, czy jeszcze na giełdzie, czy jeszcze gdzieś? Jeszcze na Śląsku, w Tarnowie też. Ogólnie mamy bardzo dużo dystrybutorów, także wszystkie domy weselne, florystów, są nasi główni odbiorcy. Bo wy od kiedy uprawiacie te dalie? No robimy to już trzeci rok. Te ostatnie dwa lata to jest tak na poważnie i w stosunku do tamtego roku no to powiększyliśmy tą produkcję o 100%. Na dzień dzisiejszy mamy 62 ary dokładnie. Pod tych ile? 14. 14 I na drugi rok znowu powiększacie 100%, tak? No, chcielibyśmy, ale to będzie... No nie wiem, czy damy sobie po prostu fizycznie radę z pracą. Ale skoro tak zwiększacie co roku, to macie swoich klientów i się sprzedaje coraz więcej. Tak, trzeba przyznać, że klientów mamy stałych i klientów mamy bardzo dobrych. Jednych z najlepszych florystów tutaj w Małopolsce, na Śląsku, zaopatrują się w nasze dalie i też bardzo chwalimy sobie współpracę z nimi. Dalie nie są akurat tak, nie były chyba popularne jako kwiat cięty. Co się stało, że... No dalie... Internet wypromował głównie. Tak. Myślę, że pierwsze zapoczątkowały amerykańskie farmy, które te dalie wykorzystywały właśnie we florystyce. No i to przełożyło się też na rynek, no i żona teraz się nie może opędzić od pracy. No to pięknie. To ile w sumie tutaj odmian jakichś różnych uprawiacie? Tutaj ogólnie mamy około ponad 70 odmian. Niektórych mamy więcej, mamy też pojedyncze odmiany, dużo odmian testujemy, żeby sprawdzić, czy się będą po prostu nadawały na kwiat cięty. Ale tak, ponad 70. Czyli jest tego trochę, tak. Jesteśmy tutaj, bo w gospodarstwie w ubiegłym roku zaczęliście testować AgroEca, czyli kwas podchlorawy. I po ubiegłym roku, w tym roku już chyba na szeroką skalę. I do czego tu stosujecie, jeśli chodzi o... No to tak, kwas podchlorawy my stosowaliśmy na trzy różne sposoby. Ze względu na to, że to był taki pierwszy rok, to... W ubiegłym roku, tak? Pierwszy rok, w którym mieliśmy nowy materiał nasadzeniowy, kupiony w Holandii i w Czechach. No i nie wiedzieliśmy, co on jest wart, czy on nie jest chory. No i wszystkie te bulwy, które mieliśmy w tunelu, no zdołaliśmy zdezynfekować. Zrobiliśmy też próbkę, która no niestety nie jest dezynfekowana i bardzo długo się męczyła i nie rosła. Te dalie, które tutaj widzimy, wszystkie były te, które były zdezynfekowane, te bulwy, no to super rosną. No jest praktycznie trzy razy więcej cięcia z nich. My te dalie umieściliśmy w paczkach, zasypaliśmy je torfem i trzykrotnie podlewaliśmy je 2% stężeniem AgroEcy, tak. I podpędzaliśmy właśnie. No to też aha, było, żeby przyspieszyć wyjście w pole to wiosenne. Czyli bulwy, później też chyba glebę, bo jak widzę tutaj... Tak, bo oprócz tego, że mamy w tunelu dalie, to mamy też na polu. No i mamy tego sporo, bo mamy 6,5 tysiąca bulw. No i właściwie zdezynfekowaliśmy tylko to, co jest w tunelu, czyli 2000. Na to wszystko, co było zasadzone na polu, no po prostu fizycznie się nie wyrobiliśmy. No i łudziliśmy się, że będzie dobrze. No nie było dobrze. Tak, 3 tygodnie po zdjęciu agrowłókniny, aha, jak one już wyszły, no to zaczęły nam strasznie chorować. I zatrzymały się, zaczęły strasznie chorować. No i ja zaryzykowałem też, bo dezynfekcja doglebowa to jest trudny temat. Akurat dalie nie są nawożone, nie nawozi się dużą ilością azotu, więc można było spróbować. No i podałem... Czyli do linii kroplującej daliście, do linii tak? kroplującej podałem dwa razy 5% stężenie w odstępie 3-dniowym. No i one nareszcie się, chociaż ten czas, po którym ja dozowałem, no to też... Trwał chwilę i one się gdzieś tak po 2 tygodniach odbiły, zaczęły rosnąć i dopiero no ulżyło mi strasznie. Można powiedzieć, że później to pomogło, bo rośliny zaczęły rosnąć zdrowo, tak? Tak, no tak, były zdrowe potem, właściwie już nie chorowały potem.
oczywiście od glebowe, no bo tak, jeśli chodzi o nadziemną, to cały czas co? No tak, w tunelu ze względu na większą wilgotność i na to, że te warunki są, no też my mało wietrzymy, staramy się na noce zamykać tunel ze względu na to, żeby lepiej dokwitały. No i na takiej odmianie, która jest bardzo wrażliwa, pojawił nam się mączny jak prawdziwy, ale pojawił się w jakimś mega skumulowany. W 3 dni tak zaatakował tą odmianę. Naprawdę mocno, dokładnie wykonałem ten oprysk. No i właściwie jak kończyłem i wracałem, to te pierwsze liście przesychały i było widać, że ten mączniak już jest przybrązowiały. Tak? Jak często, powiedzmy, tutaj opryskiwaliście? No co tydzień. Co? Teraz mamy już 5 października. Rośliny dalej pięknie, zdrowo wyglądają. Tak, rośliny są już duże, niektóre się, no po prostu już nie trzymają się siatki, poprzewracały się. Ale są piękne, zielone, ten liść jest takiego mocno zielonego koloru, bo wszystko jest tak, jak powinno. No dobra, ale tu jeśli były takie gorsza presja, to chyba też stosowaliście jakieś środki chemiczne na grzyby, czy nie? Jak to wygląda? No tak, tak, no wykonaliśmy nie... w czasie całego sezonu 2 opryski dagonisem właściwie na mączniaka, bo się martwiłem o to, bo to jest najważniejsze przy daliach akurat. A tak to później tylko w zasadzie agroecą? Tak, agroecą. Czy agroecą protek? Tak? Agroecon Protek, właściwie zawsze Agroecon Protek. Tak, a jeszcze oprócz tego, że stosujemy Agroece do dezynfekcji gleby, do dezynfekcji linii, to używamy też produkt na podstawie kwasu podchlorowego, chlorisa, do kondycjonowania wody i tutaj... Wody czy roślin po cięciu? Tym to akurat zajmuje się żona. To jak tak, to wygląda? Tak, wygląda to tak, że my kondycjonujemy chlorisem, czyli po ścięciu kwiaty wkładamy do kubów z wodą, w której jest właśnie chloris. Ten chloris wlewamy do kubła, do mauzera właściwie. 1000 litrów, a my wlewamy butelkę. 20 litrów, tak. Czyli dwuprocentowe. I to Wam wystarczy na jaki okres? Taki? Na cały tydzień cięcia. Aha. No te 1000 litrów. No dobra, no bo generalnie dalia to nie jest jakiś taki trwały kwiat. No to jak, nie jest, jak nie to, jest. Jak to, że klienci wracają później? No to... ja myślę, że nam bardzo duża wzrosła właśnie sprzedaż przez to, że te kwiatki się jednak długo trzymają. No bo jednak każdy mówił, że dalia no to nie wytrzyma i tak dalej. Ale my to do ilu się tak wytrzymuje, jeśli powiedzmy do 10 dni nawet. Te lepsze odmiany do 10 dni. Tak na przykład Wild Honesta to spokojnie 10 dni. A na chłodni mamy też klientów, którzy 3-tygodniową Wild Honestą, znaczy nie handlują ją, tylko mówią, że została w chłodni i ona się dalej wygląda tak, że można było spokojnie. Nie posypała się. Czyli generalnie jeśli chodzi o kondycjonowanie i choroby, to tutaj bez środku ochrony roślin. Z małą pomocą po prostu, z małą pomocą. Ale generalnie widzę, że zadowoleni jesteście, to tak. Najważniejsze. Plantacja wygląda super, w następnym roku jeszcze większa będzie. No to gratulujemy, dziękujemy. Powodzenia i sukcesu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.